Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. W Panu mam nadzieję. On wybawi cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowitszego. Wybaw nas od nieprzyjaciół naszych, albowiem na wieki miłosierdzie Twoje. Musisz to robić ręcznie? Już kończę. Zaprosisz wszystkich znajomych presbiterian? Tylko przyjaciół i rodzinę. Nie róbmy z tego drugiego ślubu. Był cudowny. Zamiast skromnej uroczystości 150 przyjaciółek twojej mamy. Pełen kościół. Fakt. Jeśli to biuro, powiedz, że masz wolne. Annabeth? W rękach twoich są czasy moje. Wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciół moich i tych, którzy mnie prześladują. Popsułem ci niedzielę. Praca w weekendy to pokuta za grzechy. Co mamy? Cindy Delacroix, mężatka, nie ma dzieci, zabiła męża. Był dyrektorem sieci sklepów Kraft Millers. Jak zginął? Został trzykrotnie ugodzony w plecy rzeźnickim nożem. Na ladzie kuchennej jest krwawy ślad dłoni Cindy, a na nożu jej odciski palców. Przyznała się? Nie musi. Zrezygnowała z adwokata. Zobaczmy. Asystentka prokuratora już tu jest. Złoży pani zeznanie? Ugodziła pani męża nożem? Tak. Z zamiarem zabicia? Tak. Dlaczego? Bóg mi kazał. Bądź błogosławiony, gdy będą cię znieważać. Niewiele nam to mówi. Krok od domu. Prawdziwy szaleniec nigdy nie przyzna się do szaleństwa. To jak złożysz wniosek o stwierdzenie poczytalności? Ona nie wie, że to zrobię. Społeczeństwo przeciwko Cindy Delacroix. Morderstwo pierwszego stopnia. Otrzymałem wniosek obrońcy o przedprocesowe badania psychiatryczne. Możemy podejść? Pani Delacroix uważa psychiatrię za naukę szatana i sprzeciwia się sugestiom, że jest psychicznie niezrównoważona. To po co ten wniosek? Twierdzi, że to Bóg kazał jej to zrobić. Wzięła nóż i trzykrotnie wbiła go w plecy męża. Jeśli mam ją reprezentować, proszę, by Wysoki Sąd przychylił się do wniosku. Jeśli nie ustanowimy precedensu, żeby bycie religijnym czynicie niepoczytalnym. Wracajcie na miejsce. Sąd nakazuje, by oskarżona poddała się badaniom mającym stwierdzić stan jej poczytalności. Sprzeciw. Moja klientka uważa to za pogwałcenie jej prawa do prywatności i próbę ograniczenia kontaktów z Bogiem. Badania zostaną przeprowadzone. Tak nie można. O co chodzi? To, że zeznawałaś przeciwko Margate'owi, wywołało sporo szumu. Nie wszyscy gliniarze cię nienawidzą. Przyszedłeś mi to powiedzieć? I prosić, żebyś przyspieszyła tę sprawę. Obrona własna. Facet odebrał broń włamywaczowi i strzelił do niego, zabił go. Włamywacz był karany. A ty starasz się o awans i chcesz mieć kolejną rozwiązaną sprawę? Dzwoniłem do ciebie.
Byłam zajęta. Nie ma sprawy. Czy teraz nie umawiam się z gliniarzami? Szata czyni człowieka? Poniekąd. Zajmę się tym, ale muszę porozmawiać z Dave'em Simonem. Przyprowadzę go. Kto jest obecnie głównodowodzącym? George W. Bush. Imiona pani rodziców? Gabe i Nora Templeton. Jak maleństwo? Jest cudowna. Ochrzcimy ją w przyszłym tygodniu. Dlaczego Bóg kazał pani zabić męża? Nie ufam ci. Nie podoba mi się ten ton. Nie odpowiem. Dlaczego Bóg kazał pani zabić męża? To jest między mną a Bogiem. Rozmawiałam z panem, prosiłam go o radę. To jego dłoń zabiła Barry'ego. Jestem w pokoju z samą sobą. A gdyby rozkazał pani udusić mnie? Wiem, że to jest wbrew ludzkiemu prawu, ale ja stanę przed najwyższym sądem. Odróżnia dobro od zła, przyznała się, jest poczytalna. Twierdzi, że słyszy głosy, a jej uczynkami kieruje wyższa moc. Każdy sąd uzna to za szaleństwo. Nie słuchacie mnie. Myślicie, że wszystko da się rozwiązać przez lekarzy i terapię? Terapia bardzo by pomogła. Nie ulega wątpliwości, że oskarżona jest w pełni poczytalna, świadoma swoich uczynków i zdolna stanąć przed sądem. Postanowione. Zastrzegam sobie prawo do uznania mojej klientki za niepoczytalną i lub czasowo niepoczytalną. Nie jestem szalona. Nie wpłynie to na wybraną przez pana linię obrony. Jeśli dowiedzie pan, że pańska klientka była niepoczytalna w chwili popełniania... Moja siostra nie jest szalona. Jej mąż był wariatem. Cisza! Skoro jestem szalona, to Abraham także był. Bóg kazał mu zabić ukochanego syna. Miał pan nie mówić, że jestem szalona. Nie będę się powtarzał. Bóg poddał go próbie, tak jak Jonasza, Sarę i Marię. Bóg poddał mnie próbie. Następna sprawa. Niech pan opowie o tym włamaniu. Wie pani, co było najgorsze? Spędzałem ten weekend z córeczką. Rozwiodłem się rok temu. Od tego czasu żona nie pozwalała mi jej widywać. Widziała coś? Nie, dzięki Bogu spała. Obudził mnie brzęk tłuczonego szkła, jakby ktoś wybił okno. Zszedłem na dół i zobaczyłem, jak ten facet grzebie w moich rzeczach. Kiedy się odwrócił, zobaczyłem, że ma broń. Instynktownie złapałem za nią. I co? Szarpaliśmy się. Nie chciał puścić broni, a ona nagle wypaliła. I on nie żył. To jest zgodne z tym, co pan zeznał. Ma pan szczęście. Wszyscy byli tacy pomocni i mili. To straszne przeżycie, ale pomogliście mi przez to przejść. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, że pan przyszedł. Wszystko jasne? Prawie. Muszę zobaczyć wyniki badań balistycznych i odcisków palców. Nie będę ci przeszkadzał. Więc to Bóg kazał pani zabić męża? Pan jest moim pasterzem, prowadził moje serce i dłoń. Włożył w nią nóż i kazał pani pchnąć męża? Tak. Obrońca pozwolił na to? Zwolniła go.
Spławiła Jeffrey'a? Nie podda się badaniom psychiatrycznym. Oddała się w ręce siostry i kościoła. Kościół uważa, że przyznanie się do winy w wiadomościach to dobry pomysł? Próbują wpłynąć na nastroje społeczne. Żałuję, że uznano ją za niepoczytalną. Nie zachwyca mnie perspektywa walki z jej wizją Boga. Dlaczego Bóg pragnął jego śmierci? Szatan zawładnął jego duszą. I zabiła go pani? Zniszczyłam zło. Przysięgi to kupią? Może. Niektórym wystarczy powołanie się na Boga i nie będzie werdyktu. Ja tego nie kupuję. Bóg nie każe zabijać. Opracuj mi wykaz spraw o podłożu religijnym. Nie pozwól, by te uduchowione gadki zbiły cię z tropu. Potraktuję to jak każdą sprawę o morderstwo. Oskarżała w dwóch takich sprawach, ale obie wygrała. Podeszła od tyłu i zadała cios. Mąż padł na fotel, przewracając go. Zadała dwa kolejne ciosy i zostawiła nóż wbity po rękojeść. Nie był to udany związek. Ślady krwi prowadzą do kuchni. Tam wziął kluczyki. Do wozu? Może chciał jechać do szpitala. Wyszedł na podwórko i padł twarzą do ziemi. Nie ma tu żadnego alkoholu, narkotyków czy pisemek porno. Pozostaje komputer. Zajrzyjmy do niego. Gdybyśmy na coś trafili. A finanse? Pudło rachunków, kontrolowali wydatki. Musimy mieć motyw. Kobiety zabijają mężczyzn z trzech powodów. Niewierność, przemoc i pieniądze. Pchnęła go trzy razy. Skupmy się na zdradach i biciu. Byli pierwszą parą, której udzieliłem tu ślubu. Chodzili ze sobą od liceum. Mieli przed sobą całe życie. Dobrze ich pastor znał? Bardzo. Cindy jest jednym z najbardziej aktywnych członków naszej kongregacji. A Barry? Przestał przychodzić. Miał jakieś problemy i nie mógł pogodzić uczuć z zasadami naszej religii. Mieli problemy małżeńskie? Przyszli do mnie po poradę jakiś rok temu. Barry chciał pójść w jedną stronę, a Cindy w drugą. Barry chciał rozwodu. Wspominał o tym parę razy, ale Cindy odmówiła. Nie uznaje rozwodów. Czy Barry ją zdradzał? Jestem duszpasterzem i duchowym przewodnikiem Cindy. I tak już dużo powiedziałem. Chcę zrozumieć, jak do tego doszło. Czy Barry był gejem? Nie chcę o tym mówić. Tajemnica spowiedzi obowiązuje jedynie katolickich księży. Mogłabym wezwać pastora. Proszę robić, co do pani należy. W szafie Barry'ego była sukienka z karteczką. Cześć, jestem Marie. Kim jest Marie? Kimś, z kim miał romans, czy kimś, kim był? Masz motyw. A co u ciebie? Cindy powołuje się na Boga, ale kiedy Bóg chciał kogoś zabić, robił to sam. Żona Lota, Sodoma i Gomora. Nie każe zabijać. Tylko w formie próby, ale go powstrzymuje. Czuję, że to ma mniej wspólnego z Bogiem, a więcej z Marii. Mam się spotkać z bratem ofiary. Kontynuuj. Wyrazy współczucia. Mam pytanie, czy brat mówił o kimś o imieniu Marii? Nie. Czy miał romans? To trudne pytanie. Gdy się poznali, byli parą głupich dzieciaków. Barry wyrósł z tego. A ona chciała, by pozostał takim, jakim był. Mówimy o seksie? Chciał eksperymentować, ale bał się, że urazi Cindy. Wciąż o tym mówił. Wreszcie uznał, że musi odejść. Powiedział to pan? Kiedy?
jakiś tydzień przed śmiercią. Cindy wiedziała o tym? Oczywiście, był z nią bardzo szczery. Chciał zrobić to jak należy, ale nie wyszło. Rok temu unowocześnili system i Barry odkrył uroki pornografii. Odbiło go. Wydawał na to 2000 miesięcznie. Roczny dochód 45 tysięcy. Zobacz, co go zainteresowało. Free living? Co to? Klub swingersów. Wymieniają się żonami? Seks bez zobowiązań. Nie sposób się z nimi skontaktować. Napalony koleś i religijna żona. To nasz motyw, jeśli ktoś zezna, że Barry w tym siedział. Szukaj dalej. Mam raport balistyczny. Wie pan, że ma pan prawo do adwokata? Nie mam nic do ukrycia. Włamywacz wyjął broń, szarpaliśmy się. Na nabojach są pańskie odciski. Okłamał mnie pan. Broń należała do pana. Niemożliwe. Daję panu ostatnią szansę. Dobra. To moja broń. Ale nie ja to wymyśliłem. A kto? Ten policjant. Macklin. Nie chcę pakować go w kłopoty. Co powiedział? Broń nie była zarejestrowana. Poradził, żebym powiedział, że należała do włamywacza. Że to oszczędzi nam kłopotów. I tak to zapisał. Na nabojach są jego odciski. To jego broń? Twierdzi, że kazałeś mu kłamać. I złożyłem fałszywy raport? Powtarzam ci, co mówił. Wielu gliniarzy miało ci za złe, że zeznawałaś przeciwko Margate'owi. Nie byłem jednym z nich. Dlatego nie umawiam się z gliniarzem. Simon kłamie, a jeśli kłamie w tej sprawie, może kłamać w innych. Kupiła noże 6 dni przed morderstwem, zapłaciła kartą kredytową. Zabiła jednym z nich? Sprawdzamy to. Coś jeszcze? Cindy ma nowego adwokata. O nie. Co to za jedna? Fanatyczna obrońca i pupilka mediów. Pasuje. Stoi na schodach przed sądem. Religia jest celem nieustannych ataków. W szkołach i sądach, włącznie z tym, w którym nasza siostra Cindy będzie sądzona. Czy to jest sprawiedliwe? Nie. Dlaczego? Czy bezbożny proces jest w stanie zgłębić serce bogobojnej kobiety? Pochylmy głowy i złączmy się w cichej modlitwie za naszą siostrę Cindy. Módlmy się o to, by Duch Święty nawiedził serca sędziego, ławy przysięgłych i prokuratorów, aby oni także usłyszeli głos Pana. Chce, by przysięgli ignorowali prawo? Apeluje, by wierzący trzymali się razem. Manipuluje emocjami. Dąży do unieważnienia procesu. Co to znaczy? Mam niezbite dowody, a i tak możemy przegrać. Znaleźliście tajemniczą Marie? Pitts nad tym pracuje. Weź głęboki oddech. To prawdziwy zaszczyt zmierzyć się z gwiazdą systemu sprawiedliwości stanu Indiana. Stańcie bliżej. Co Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy? Kto chce pamiątkę, niech siądzie po tej stronie stołu. To nie trzyma się kupy. Człowiek, którego pan zastrzelił, był lichwiarzem. Naprawdę? Pańska była żona zeznała, że odeszła, bo był pan nałogowym hazardzistą.
Ona tak twierdzi. Ernie Haig przyszedł do pana 8 września, a pan go wpuścił. Domagał się zwrotu tego, co był mu pan winien. Z księgi znalezionej u niego wynika, że wisiał mu pan 150 tysięcy dolców. Odmówił pan, a on zaczął grozić, więc wyciągnął pan broń i zabił go. Nieprawda. Wybił pan szybę, by upozorować włamanie, zostawił jego odciski na broni. Miało to wyglądać na obronę własną. Bo tak było. Nie było włamania, on nigdy nie miał broni, a ja nie kazałem ci mówić, że była jego. Chcę adwokata. Pierwsze pchnięcie trafiło w prawą łopatkę, drugie przebiło lewe płuco, a trzecie, bardzo głębokie, spowodowało rozległy krwotok wewnętrzny. Jak by je pani określiła? Zadano je w gniewie. Dziękuję. Nie mam pytań. Czy któregoś z tych noży użyto do popełnienia zbrodni? Największy był wbity w plecy ofiary. Były na nim odciski palców oskarżonej? Tak. Nie mam pytań. Dziękujemy pani za wytężoną pracę. Nie mam pytań. Czy Bóg przemawia do pastora? Oczywiście. W jaki sposób? Czuję go w sercu, w duszy, w każdy możliwy sposób. Czy Bóg pochwala zabijanie? Nie. Dziękuję, pastorze. Nie mam więcej pytań. Jak Bóg ukarał Sodomę i Gomorę? Zniszczył miasta. Sprzeciw, wysoki sędzie. Oskarżenie otworzyło drogę do takiego stylu przesłuchiwania. Mój sprzeciw dotyczył nawiązywania do Sodomy i Gomory. Bóg nie zlecił tego jednemu człowiekowi. Sam dokonał zniszczenia. Jak wdamy się w dysputy teologiczne, nigdy stąd nie wyjdziemy. Do rzeczy, pani mecenas. Czy Cindy przyszła do pastora prosząc o pomoc? Chciała ratować małżeństwo. Przed czym? Seksualnymi obsesjami męża. Może pastor to uściślić? Chciałby Cindy uprawiała seks z wieloma partnerami. Co ona na to? Chciała mieć rodzinę, normalne małżeństwo. Co jej pastor doradził? Powiedziałem, że choć Pismo naucza, że małżeństwo jest świętością, ten związek już nim nie jest. To coś zwyrodniowego. I co powinna zrobić? Otworzyć serce, a Bóg powie jej, co ma począć. Nie wyłączymy z tego religii. Robią z niej świętą. Powołaj ponownie pastora. To jej metoda. Skupia uwagę na wszystkim, prócz zbrodni. Znalazłem paru swingersów. Chcą zeznawać. Nie każmy im czekać. Byliśmy wstrząśnięci. Nie mogę uwierzyć, że Barry nie żyje. To straszne. Słyszeliśmy, co o nim mówią. Musieliśmy się zgłosić. Dobrze państwo zrobili. Proszę zacząć od początku. Barry był dobrym, miłym człowiekiem. Nie zasłużył na taką śmierć. A ta kobieta, która przedstawia się jako Cindy, to hipokrytka. Znacie Cindy? Znaliśmy ją pod imieniem Marie.
Odbieramy pocztę Barrego. Dziś przyszedł ten rachunek. Zamówił wóz do przeprowadzki. Na dzień, w którym zginął. Ktoś na górze lubi cię. Obrana już to ma? Tak. Powiedzą, że Cindy nic o tym nie wiedziała. Cindy musi zeznawać. Dutch nie dopuści do tego. Ława musi poznać prawdziwą Cindy. Masz dowody? Dutch zbagatelizuje. Cindy musi zeznawać. Barry przychodził sam na te seks prywatki? To nie prywatki czy orgie, to seminaria eksploracji zmysłowej. Proszę odpowiedzieć. Przychodził sam? Nie. Kto mu towarzyszył? Jego partnerka, Marie. Czy Marie jest tu dzisiaj? Tak. Czy świadek może ją wskazać? Kłamie. Sprzeciw. To pomówienie. Te suknie z karteczką Seminaria Free Living, cześć, jestem Marie, znaleziono w sypialni państwa Delacroix. W szafie Barry'ego. Porównujemy DNA pobrane z sukienki DNA oskarżonej. Jeśli zajdzie potrzeba, świadek opisze znamiona na ciele oskarżonej. Wycofuję. Jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie? Była zdenerwowana, więc dałam jej drinka. Rozmawiałyśmy. Obie lubimy koktajl White Russian. Dodaję odtłuszczonego mleka. Co było dalej? Poznała mojego męża, Phila. Trochę tańczyliśmy. Potem przyszedł Barry i dwie inne pary i uprawialiśmy seks. Kto uprawiał? Każdy z każdym. Uprawiała pani seks z Cindy Delacroix? Tak, dwa razy. Kłamie. Była dobrowolnym uczestnikiem? Sądzę, że tak. W oparciu o co? Była bardzo otwarta i wyglądała na zadowoloną. Nieprawda. Proszę usiąść. Uczestniczyła w trzech sesjach. Kłamie. Chcę zostać wysłuchana. To mój proces. Spokój. Strony proszę podejść. Ma prawo wystąpić we własnej obronie. Nawet jak to ją obciąży? Wyraziła wolę zeznawania. Czy wyraziła ją także poza salą? Tak, Wysoki Sądzie. Więc ma do tego prawo. Byliśmy małżeństwem od 12 lat. Nie było problemów z seksem. Potem Barry zaczął się skarżyć, że czuje się stłamszony i chce spróbować czegoś nowego. Wiem, że to trudne, ale musisz być bardziej konkretna. Bóg chciałbym robiła wszystko, by ratować małżeństwo. Sypiała z innymi? Nie było to ani łatwe, ani przyjemne. Ta kobieta jest w błędzie. Ale Barry chciał eksperymentować. Ty też chciałaś? Nie chciałam stracić męża. Miłuj, szanuj i bądź posłuszna mężowi. Dla niektórych to tylko słowa, ale nie dla mnie. Kochałam go. Tak bardzo, że poniżyłam się. To było wstrętne. Modliłam się o wskazówki. Prosiłam Boga, by mnie ocalił i On odpowiedział mi. Jak? Przemówił do mnie. Powiedział, że jest ze mną, ale muszę chronić się sama.
Kazał mi wziąć nóż. Powiedział, że pokieruje moją dłonią. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Uprawiała pani seks z Cheryl Person, ale nie sprawiło to pani przyjemności? Nie. Za każdym razem? Sprzeciw. Wycofuję pytanie. Czy Barry zmuszał panią do uprawiania seksu z innymi, bił panią lub groził? Pragnął tego. Zmuszał panią? Nie. Groził pani? Nie. Czy te sesje poprawiły stosunki między wami? Nie. Sześć dni przed śmiercią Barry zamówił firmę zajmującą się przeprowadzkami. To prawda? Nie wiem. To musiało być straszne. Poniżyła się pani, poświęciła swoje wartości, godność, swoje ciało. Modliłam się, by zrozumiał, że zbłądził. Bóg daje nam wolną wolę. To prawda. Bóg kazał pani chodzić na te imprezy, czy zrobiła to pani z własnej woli? Ratowałam małżeństwo. Barry chciał rozwodu. Nie krył, że chce uprawiać seks z innymi, a mimo to została pani. Kochałam go. Miłość to silne uczucie. Gniew też. I wstyd. To, co czuła pani, biorąc udział w kolejnych seks prywatkach. A Barry powiedział, że i tak się wyprowadzi. Chwyciła pani nóż i z własnej woli wbiła mu go w plecy. Nie. Pragnęła pani zemsty. Chciała, żeby zapłacił. Nie chciałam, żeby mnie zostawił. Nieźle, co? Gdyby chodziło o inną sprawę, powiedziałbym, że wygrałaś, ale Dobbs udało się posadzić Boga na ławie oskarżonych. Wszystko zależy od mowy końcowej. Wygłoś lepsze kazanie niż ona. Bóg jest prawdą. Przemawia do nas. Ale większość woli go ignorować. Bo większość z nas nie chce usłyszeć Jego słowa. Gdybyśmy Go wysłuchali, mógłby wezwać nas do działania, do poświęcenia. Jestem pewna, że wielu z was ma kontakt z Bogiem. Właśnie za to jesteście atakowani. W tym kraju, jeśli ktoś powie, że Bóg przemawia do niego, nie w sensie intelektualnym czy metaforycznym, ale naprawdę przemawia, zostaje uznany za szaleńca. Barry Delacroix zbłądził. Stracił wiarę. Wybrał drogę deprawacji i perwersji i domagał się, by żona poszła w jego ślady. Chciał, by uprawiała stosunki homoseksualne dla jego rozrywki. Chciał dawać jej ciało w zamian za gratyfikację seksualną. Powiedzcie, kto tu popełnił zbrodnię? On? Czy kobieta, która słuchała głosu Boga? Czy oskarżenie zamierza odpowiedzieć? Nie mnie oceniać, czy Cindy Delacroix jest człowiekiem wiary.
Nie wiem, czy Bóg dawał jej pociechę i wsparcie. Mam nadzieję, że tak. Jestem tu po to, by Cindy Delacroix poniosła odpowiedzialność za to, co zrobiła. Jej mąż Barry miał nietypowe upodobania, przyznaję. Ale do niczego jej nie zmuszał. Chciał zakończyć ten związek, by każde z nich żyło tak, jak chce. Ale Cindy wolała uczestniczyć w tych prywatkach i uprawiać seks z innymi. Kiedy Barry oświadczył, że i tak odejdzie, postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Wybrała odpowiedni nóż i kiedy jej mąż odwrócił się, by odejść na zawsze, wbiła mu go w plecy. Nie raz, nie dwa, ale trzy razy. Cindy Delacroix nie jest świętą. Jest morderczynią. Oskarżona, proszę wstać. Czy ława przysięgłych uzgodniła werdykt? Tak, Wysoki Sądzie. Jak brzmi? My, ława przysięgłych, uznajemy oskarżoną Cindy Delacroix za winną popełnienia morderstwa. Proszę wyprowadzić oskarżoną. Sędziowie przysięgli, wypełniliście powierzone wam zadanie. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Dorota Gałczyńska. Czytał Jacek Brzestiński.